Witajcie. Dziś mały update zbiornika 240 litrów. Nie dzieje się w nim zbyt wiele, jeśli chodzi o roślinność, ale lubię go pokazywać, bo jest fajny. Więc będę go pewnie nim was męczył co jakiś czas. I ten czas nadszedł właśnie dzisiaj. Zbiornik, w którym dokonałem zmiany oświetlenia z pokrywy na belkę oświetleniową, w sumie ma się dobrze. Nie zauważyłem jakichś wielkich problemów z roślinami po minimalnym dołożeniu mocy oświetlenia i jednoczesnym pogorszeniu jakości światła. Miałem tu wymieniać świetlówki na jakieś bardziej roślinne, ale skoro wszystko rośnie, to pozostanę chyba przy tym świetle, które było zamontowane firmowo. Potwierdziła się teza, że mocą światła możemy zastąpić niedostatki w jego jakości. Akwarium, a raczej rośliny, mają się tu dobrze. Niestety choroba zaatakowała moje ryby. Zdjęcia są z tego właśnie okresu, więc możecie zobaczyć ryby pokryte kropkami ospy. No niestety, każdemu zdarzyć się może, ponieważ ta, jak i większość innych chorób, przeważnie zawsze są w akwarium. Czy się ujawnią, zależy w zasadzie tylko od pogorszenia się lub zmiany warunków w akwarium, a nie od przyniesienia jakiejś chorej ryby. Oczywiście, jeśli przynosimy rybę z widoczną ospą, to nie dziwmy się, że może nastąpić dalsze zakażenie. Szczególnie najbardziej osłabionych osobników. Ja też analizowałem powód rozwoju ospy w tym zbiorniku i doszedłem do wniosku, że spowodowane to było spadkiem temperatury wody. Ja wiem, że to dziwne, że po zimie na wiosnę temperatura mi spadła, ale zimą mam bardzo ciepło w mieszkaniu, więc ryby często mają temperaturę rzędu 27-28 stopni Celsjusza. Tym bardziej, że przez zimę w tym akwarium miałem pokrywę, która skutecznie utrzymywała temperaturę. Zmiana na belkę, otwarcie akwarium oraz wyłączenie ogrzewania w domu spowodowało spadek temperatur do 24-25 stopni. Niby jest to całkiem normalna temperatura dla ryb, ale najwyraźniej ta różnica 3-5 stopni Celsjusza spowodowała, że któraś ze słabszych, starszych ryb zapadła na ospę i zaraziła inne. Pytaliście się, jak walczyłem z ospą. Podniosłem temperaturę do 28-29 stopni i wlałem MFC firmy Tropical według wskazań na pojemniku. Firma Tropical mnie nie sponsoruje, ale tylko taki środek był w sklepie najbliżej mnie. Ryby przeszły cały proces leczenia i udało się większość z nich uratować. Padły 3 sztuki. Nie padła za to żadna roślina. Nie zauważyłem, aby podwyższenie temperatury spowodowało wstrzymanie wzrostu którejkolwiek. No i akurat nie ma się co dziwić, bo w końcu w naturze te rośliny też przeżywają zmienne warunki temperaturowe i sobie radzą. Jak widać na zdjęciach, wszystko w miarę ładnie rośnie. Bardzo ładnie moim zdaniem zaczął rozrastać się Pogostemon helferi, czyli gwiazda wodna. Wcześniej w swojej karierze miałem średnio udane z nią spotkania. Raz nie rosła i padała, innym razem wegetowała aż do czasu, kiedy zabiły ją glony, z kolei jeszcze innym razem zaczęła rosnąć, ale akurat musiałem zlikwidować akwarium, w którym to nastąpiło i w nowym, na znak protestu, Pogostemon postanowił paść. A jak postanowił, tak i zrobił. Tym razem posadziłem go w dwóch zbiornikach i w obu długo się zastanawiał, co tu robi. Kombinował rosnąć, nie rosnąć, aż w końcu, kiedy nie udało mu się paść zimą, postanowił na wiosnę zacząć wzrost. I zaczął w obu akwariach jednocześnie, jakby dostał sygnał od matki natury: ty się, chłopie, nie opierdzielaj, tylko zacznij coś wypuszczać. I zaczął. Kiedy likwidowałem 70-litrowe akwarium na rzecz mojej nowej 375, Pogostemona przesadziłem do jego kolegów w 240 litrach. I tu już mu chyba nie wypadało paść, więc dostosował się do warunków i rośnie sobie. Po raz pierwszy zdecydowałem się też na jego przycięcie. Jeszcze nie całkowite, bo bałem się ryzykować, ale jeden krzaczek ciachnąłem i posadziłem szczyt w 375. Duży heniek też się przyjął. A powiem wam szczerze, jak na spowiedzi u ojca Tadeusza, że z henkiem zawsze miałem problemy. Ale tym razem dał radę, więc dbam o niego, chucham, dmucham i przycinam powoli. Kilka roślin posadzonych tu było z bijącym sercem, w zasadzie w stanie przedzawałowym. Tak jest z limnofilą aromatiką. Kiedy ją nabyłem, nie miałem na nią stanowczo nigdzie miejsca, a bardzo lubię tą roślinę i kiedyś już ją miałem. Znam jej wymagania i wiem, że bez światła runie jak mury Jerycha. Niestety, pozostawało mi posadzić ją w gąszczu innych roślin i to jeszcze w miejscu, które ledwo wygospodarowałem. Limnofilia nie wygląda jeszcze tak jak powinna, ale jakoś przeżyła ciężkie warunki. Mam nadzieję, że za kilka tygodni uda się ją przyciąć i jakiś czubek na próbę wsadzić do 375.
Ładnie po zimie wystrzeliła w górę Barclaya longifolia, ale tylko jedna, która towarzyszy we wzroście pogostemonowi. Mam jej kilkanaście sadzonek w drugim akwarium, ale na razie nie są zainteresowane wzrostem, wegetują sobie. A ta jedna pokazuje, że można. I choć rośnie trochę za blisko przedniej szyby, to nie ruszam jej, a niech ma, święto takie. Lotosy jak zwykle w formie. Nie powiem, że są nie do ubicia, ale choć ogałacam je z liści, to one nadal wypuszczają nowe. I ta ciapata nymfea migranta i czerwony lotos. Nymfea ciągle daje nowe sadzonki na liściach. Lotos czerwony na razie wstrzymał się z rozmnażaniem. Inwestuje najwyraźniej w liście. Ale pewnie jak mu trochę podniszczę system korzeniowy, to zacznie wypuszczać młode lotoski. Na razie nie było po co tego robić, bo nie było gdzie tych młodych posadzić. Teraz przy nowym zbiorniku można się już pokusić. Jak sami widzicie, roślin jest tu sporo. Większość rośnie dobrze, jedynie nie udają mi się mikrozoria. I z pewnością nie jest to kwestia ilości światła. Czy mają mało, czy dużo, rosną praktycznie tak samo, czyli słabo. Pewnie wolałyby miękką wodę i być posadzonymi w przepływie tejże wody. No ale nie pokiereszuję całego akwarium tylko dla mikrozorium. Więc wyglądają tak jak wyglądają. Bardzo je lubię, ale mam z nimi niestety trochę kłopotów. No i to tyle update'u. Pozdrawiam wszystkich i zapraszam na następne filmy.